Dzień dobry, cześć, czołem. Czy też macie takie poczucie, że cały ten nasz rozwój, te nasze oświecenie, przebudzenie, jak zwał, tak zwał, doszło gdzieś do pewnej takiej ściany, że dalej, jakbyśmy czuli, że dalej objaśnianie tego światu, czy dyskutowanie nawet między sobą o całym tym przebudzeniu, już tak to nazwę, robi się po prostu nudne, straciło już sens. To, co się miało wydarzyć, to wydarzyło się już. Tak cienka, niebieska nić. Nie wiadomo, kiedy my ją przekraczamy. I świat wygląda jakby inaczej. Świat został światem. Nie przerzuciło nas w żadną 5D. Nie wylądowało żadne UFO. Ani nie upadła żadna religia czy rząd. Za to nasze widzenie świata zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat diametralnie. Wszystko wygląda inaczej. Przy czym wszystko ma sens i wszystko nam służy. Wszystko. Ja dopiero też niedawno sam odkryłem, że zezwalanie w laptopie czy w komórce, w internecie, na korzystanie wszystkich plików kuki, na żadne tryby incognito, na, że to jest w zasadzie ostateczne wychodzenie z tej przestrzeni komfortu. Czy tam nikogo nie ma, nikt mnie nie śledzi, nikt mnie nie kontroluje, to ja, ten ludź i umysł, w którym jestem, który pole informacyjne, które jeszcze im bardziej widzi to, co robię, im bardziej jawnie jestem sobą, tym bardziej na mojej drodze stawia dopasowane do mnie doświadczenia. No, ale nasze życie nabrało zupełnie innego obrazu, niż było to kiedyś. I teraz możemy powiedzieć to samo, co ten uczeń, ta rozmowa ucznia z mistrzem. Mistrzu, jak będzie moje życie wyglądało po oświeceniu, bo teraz rąbię drwa i noszę wodę ze studni. Gdzie mistrz odpowiedział, nadal będziesz rąbał drwa i nosił wodę ze studni, ale z jaką lekkością. I tak jest u nas. Większość osób jest tam, gdzie była, czyli nasze adresy się nie pozmieniały. Jak wyszliśmy ze związków, to tylko tych toksycznych. Jak związek był fajny, to nadal w nim jesteśmy. Praca, jak nam służy, to w niej jesteśmy. Dla większości z nas nadal robimy to, co robiliśmy. Tylko z jaką lekkością. Teraz nie ma tego strachu, nie ma czego się bać, nie ma oczekiwań, bo wszystko jest dobrze. Do czego mam dążyć? Wszystko się dzieje w najodpowiedniejszym tempie, nie wszystko naraz. Każde potknięcie nie jest jakąś katastrofą, to tylko jakby zwrócenie uwagi jeszcze na coś, a czasem nawet to potknięcie to jest czymś dobrym. Już nawet chyba to nie jest potknięcie, to trzeba jakoś inaczej nazwać, wskazówka. No i wszystko zaczyna się dobrze dziać, wszystko się dobrze wydarza.
To nawet nie jest efekt przyciągania, że teraz my jesteśmy bogaci. My nie jesteśmy bogaci, tylko zdaje się, że nikomu z nas niczego nie brakuje. To jest to. Nie ma tego piętna, że... nie wiem. Że jak to powiedzieć, nikt z nas nie żyje w ubóstwie. Gdzie czytamy informacje, ile tu Polaków w ubóstwie żyje, ale nas to się jakoś nie tyczy. Każdy z nas ma inne pieniądze, skądinąd zresztą, a i tak ten wspólny mianownik wystarcza. Nie to, że trzeba sobie tam od ust odejmować. Nie, nie. Nic z tych rzeczy. Wystarcza. I ściana, o której wcześniej mówiłem, jest chyba tym stadium całej tej przemiany, w którym przestajemy już o niej gadać, przestajemy już dążyć do oświecenia, przebudzenia, znów jak zwał, tak zwał, a zaczynamy z powrotem żyć, brać to, co nam życie daje, ale już z lekkością, widząc w tym wszystkim sens, widząc to wszystko jako dobre, jako tak ma być. Coś wydarzyło się. Myślę, że tak na przestrzeni tego COVID-a, od początku do teraz, coś wydarzyło się. Przeszliśmy przez jakąś granicę, po której my już nie chcemy mówić o rozwoju. My już nie chcemy dążyć do oświecenia, do przebudzenia. My już widzimy, że to wszystko się wydarzyło. Co miało być, stało się. I teraz zaczynamy się w tym odnajdywać. Żyć, zwyczajnie żyć. Po prostu. Ale z jaką lekkością. Do następnego.